Jak mawiałem w telewizji, witamy po krótkiej przerwie reklamowej. Serdeczne siema z ten baru na Wilanowie. No fakt, chwilkę mnie nie było. Ale wiecie jak to jest z tymi kolejkami w przychodni. Za to co dziś zrobię, część mnie pokocha, a część znienawidzi, bo dzisiaj na warsztat biorę Sex on the Beach. Rzekomym twórcą, czy też może raczej ojcem tego koktajlu jest barman Ted Pizio, który wtedy pracował w Confetti's Bar na Florydzie, a zmajstrował tego drinka w 1987 roku na potrzeby konkursu sprzedażowego pewnej marki likieru brzoskwiniowego. Ted nie głowił się długo nad nazwą tego koktajlu, bowiem jak sam powtarzał, seks oraz plaża to były główne motywacje turystyczne letniego urlopowania na Florydzie. Idąc dalej opowieścią Teda, seks to czerwony miks wódeczki, soku żurawinowego oraz grenadyny, natomiast beach odpowiada za żółtą mieszankę likieru brzoskwiniowego, soków pomarańczowego oraz ananasowego, więc przyznacie, historia ta spina się w piękną całość. Oczywiście, gdyby nie fakt, że receptura ta została opublikowana 5 lat wcześniej w skrypcie szkoleniowym szkoły barmańskiej America's Bartenders School, i najprawdopodobniej jest to fuzja dwóch innych koktajli, Fuzzy Navel oraz Cape Codder. Szczerze, nieważne kto zrobił ten koktajl. Ja bym chciał się dowiedzieć, kto go tak spieprzył, ponieważ w oryginale było to połączenie alkoholi oraz świeżych soków owocowych, a nie tych kartonowych pomyj. Dlatego, jeżeli chcecie odczarować ten koktajl, to zróbcie tak, jak pan Łysy przykazał i tak, jak pan Łysy dzisiaj będzie robił i zróbcie go z użyciem świeżych soków. Tak jest. Sex on the Beach możemy zrobić na kilka sposobów. Możemy go zbudować, możemy go trochę zbudować, a trochę wstrząsnąć, żeby zrobić piętkne warstwy. Ale ja dzisiaj nie będę się bawił warstwy, więc po prostu wstrząsnę wszystkie składniki razem. A jakie to będą składniki? Przede wszystkim potrzebujemy shaker i wlewamy po kolei. 40 ml wódeczki. 20 ml likieru brzoskwiniowego. Tutaj mała zmiana. Nie używam grenadyny, natomiast likier truskawkowy wiedzie petarda. 10 ml. I teraz to, o czym mówiłem, czyli świeże soki owocowe, 100% owoca. Owoca, owocu. Po 30 ml świeżej pomarańczki. Ananasa i goryczkowej żurawinki. Teraz shaker uzupełniamy o lód. I wstrząsamy. Naszą gotową mieszankę będziemy przelewali do wysokiego szkła uzupełnionego kostkami lodu. Spójrzcie na ten przepiękny, powiedziałbym sensualny kolor. Jeżeli chodzi o dekorację, jest bardzo prosta. Jest to po prostu półplaster pomarańczki, który możemy sobie umieścić na górze. Sex on the Beach ode mnie specjalnie dla Was. A jak smakuje? Moi drodzy, ja nie wiem, jakie były Wasze pierwsze razy. Z tym koktajlem oczywiście, ale jest to przepyszny koktajl, ponieważ czujemy tą owocowość, moc alkoholu, ale jest to wszystko po prostu naturalne. Dlatego spróbujcie go właśnie w takiej wersji, a uwierzcie mi, nie będziecie żałować. Kochani, pozwolicie, że jeszcze raz sobie spróbuję, bo dawno go nie piłem. A na pewno nie w takiej wersji. Przede wszystkim bardzo Wam dziękuję za uwagę. Pamiętajcie, żeby subskrybować ten kanał. Oglądajcie więcej filmików. A
Jeżeli szukacie więcej koktajlowych inspiracji, to pragnę się pochwalić, że napisałem książkę. Macie to jest zbiór super klasycznych receptur na koktajle i ulubione drineczki. Oczywiście link do zakupu wrzucę Wam do opisu tego filmu. Widzimy się za tydzień. Do następnego mieszania!